Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy wszelkie traktaty międzynarodowe, które ograniczały niemieckie zbrojenia, niemieckie możliwości odtworzenia potęgi militarnej, stały się dla brunatnego wodza świstkiem papieru. On nie zamierzał respektować tego, co narzuciły mu zwycięskie państwa. Hitler bardzo szybko mógł stworzyć światu piekło, jakiego do tej pory ludzkość nie znała. Nie tylko wojna, nie tylko zniszczenia związane z wojną, ale również bestialstwa, których dopuszczał się zarówno Wehrmacht, jak i Waffen-SS, przerażały ludzi, którzy takiego czegoś do tej pory nie znali. Historia takich tragicznych chwil nigdy nie odnotowała wcześniej. To, co działo się w czasie wojny, II wojny światowej, za sprawą Niemców, później za sprawą innych państw osi, było barbarzyństwem na taką skalę, jakiej ludzkość nigdy do tej pory nie zaznała. Adolf Hitler nie był sam. Miał swoich generałów, którzy, chociaż uważali go za niegodnego ich korpusu, kaprala, gefreitera, to jednak cieszyli się z tego, że dzięki jego właśnie pomysłom potęga Niemiec będzie przywrócona, a oni oczywiście będą wtedy mogli zdobywać kolejne awanse, zdobywać odznaczenia. Bez ich poparcia wojna, która się miała rozpocząć, nie byłaby możliwa. I wtedy tacy ludzie jak Keitel, jak Göring, jak Witzleben stali murem za swoim brunatnym watażką. To oni byli również winni tego, że świat został wkrótce skąpany we krwi. Warto przypomnieć też, że ci generałowie, którzy później odwrócili się przeciwko Hitlerowi, początkowo bardzo chętnie korzystali z wszystkich jego łask, z tego, co im oferował Adolf Hitler. Najwierniejszym z wiernych Hitler nazywał Heinricha Himmlera. Była to postać przerażająca. Człowiek, który z zabiórka wydawał rozkazy, w myśl których ginęły tysiące ludzi, w bestialski sposób mordowane, zagazowywane. Ten człowiek miał być agronomem, miał być zootechnikiem. Stał się jednym z największych zbrodniarzy wszechczasów. Ale byli też i inni w otoczeniu Hitlera, jego ulubieńcy. Do takich należał Lis Pustyni, Rommel, który znany powszechnie w Niemczech, uwielbiany i szanowany, był w końcowej fazie swojego życia feldmarszałkiem, ale również on okazał się niezbyt wierny swojemu wodzowi, co zresztą jest cechą charakterystyczną dla bardzo wielu niemieckich dowódców biorących udział w puczach, które miały Hitlera później pozbawić życia. Wśród wyższych dowódców warto wymienić takie osoby jak arystokratę Stauffenberga czy jednego z najmłodszych generałów Wehrmachtu Remera. W czasie zamachu na Hitlera był on tylko majorem. I wszyscy ci ludzie dotychczas przedstawieni tak ogólnie mieli coś wspólnego z zamachem, który odbył się 20 lipca 1944 roku w bezpiecznej niby głównej kwaterze Hitlera, nazywanej Wilczym Szańcem. Było to w okolicach Kętrzyna w Gierłoży.
prastary Gościszów, który również, chociaż bardzo skromnie, wpisał się w historię najgłośniejszego zamachu na Adolfa Hitlera, szczycił się przed wojną kilkoma pięknymi budowlami. Wśród nich zwłaszcza kościołami oraz wspaniałymi pałacami. Gmach wzniesiony w centrum miejscowości, otoczony fosą, nazywano niegdyś Zamkiem Wodnym. W czasie II wojny światowej zamek stanowił własność barona Friedricha Karla Eggelinga, niezbyt przepadającego za nazistowskim Führerem III Rzeszy. Gdy stosunkowo nieliczni, przerażeni coraz bardziej szalonymi decyzjami swojego brunatnego wodza, wyżsi dowódcy niemieccy zaczęli poważnie myśleć o pozbyciu się Hitlera, organizując konspiracyjne spotkania, korzystali czasem z gościny tej wytwornej gościszowskiej rezydencji. Przebywający również tutaj, w gościszowskim pałacu, spiskowcy mieli trudny orzech do zgryzienia. Kilka prób wcześniejszych zamachów na Hitlera nie udało się. Natomiast problemem pozostawał wybór osoby, która dokona najważniejszej części zadania. Po prostu zgładzi Führera. Pułkownik Klaus Schenk von Stauffenberg, który mimo tego, że był kaleką, poważnie poszkodowanym w trakcie walk w Afryce, wziął na siebie zadanie bezpośredniego zgładzenia Führera. 20 lipca 1944 roku w ściśle chronionej kwaterze zwanej Wilczym Szańcem, wzniesionej w Gierłoży pod Kętrzynem, wybuch podłożonej bomby zdemolował pomieszczenie baraku narad. Wśród śmiertelnych ofiar zamachu nie było jednak Adolfa Hitlera. Bomba podłożona pod duży dębowy stół nie zadziałała w taki sposób, jak się tego spodziewano. Co więcej, wybuch, który miał zmiażdżyć wszystkich obecnych przy stole narad, tego nie dokonał. Lekki barak spowodował, że główna część eksplozji nie miała takiej siły, na jaką liczono. Również jedna z bomb, właśnie dzięki temu, że kaleki Stauffenberg nie był w stanie jej uzbroić, nie eksplodowała. Wszystko to spowodowało, że straty, na jakie liczono, były znacznie mniejsze. Kiedy okazało się, że najważniejsza część całego spisku jest nieudana, niektórzy z głównych spiskowców zaczęli gorliwie wykonywać polecenia Himmlera, który zajął się w tym czasie już szukaniem winnych, i zdradzać swoich kolegów. Stauffenberg został rozstrzelany natychmiast jako główny sprawca, co zostało szybko też rozpoznane w całym Wilczym Szańcu. Natomiast później rozpoczęły się procesy. Erwin von Witzleben po procesie, który był poniżającym pokazem pogardy wobec tego byłego feldmarszałka, został powieszony na strunie fortepianowej. Bardzo wielu innych spiskowców wieszano na rzeźniczych hakach. Wszystko to było filmowane i pokazywane Hitlerowi, który cieszył się z tego, jak z widowiska jakiegoś cyrkowego.
Hitlera, Erwin Rommel, natomiast ponieważ nie chciano go tak potraktować ze względu na to, że wtedy społeczeństwo niemieckie mogłoby mieć wrażenie, że Hitler został opuszczony przez wszystkich, został zmuszony do popełnienia samobójstwa, a następnie urządzono mu wystawny pogrzeb na koszt państwa. Tak zakończyło się życie słynnego Lisa Pustyni. Warto parę słów poświęcić pułkownikowi Stauffenbergowi. Dzisiaj często mówi się, że była to opozycja przeciwko nazistom. Być może w jakiej części tak, ale dopiero wtedy, kiedy Niemcy waliły się w gruzy. Pułkownik był gorliwym niemieckim wyznawcą takiej teorii wielkich Niemiec, potrzeby zdobywania przestrzeni życiowej i jego zamach, czy udział w zamachu, nie oznaczał tego, że on był przeciwnikiem Hitlera cały czas. Oczywiście w początkowej fazie, kiedy Hitler doszedł do władzy, kiedy dochodziło do militaryzacji Niemiec, był jego gorliwym zwolennikiem. Później, po 1939 roku, zaczynał myśleć już trochę inaczej, ale nie oznaczało to, że jego sposób działania, czy jego cała mentalność zmieniła się. Był germańskim wojownikiem i człowiekiem, który chciał, aby Niemcy panowały niemal nad całym światem. W lutym i marcu 1945 roku wilczy szaniec z wysadzonymi bunkrami został daleko poza linią frontu, który dotarł już na przedpola Lubania, miasta narodzin nazistowskiego gallajtera Śląska, zbrodniarza Karla Hanke. W Gościszowie i okolicy wsi podjęto próby walki z nadciągającą Armią Czerwoną. Wśród niemieckich dywizji biorących udział w tych śmiertelnych zmaganiach była Führerbegleitdivision. Dowodził nią jeden z najmłodszych generałów Wehrmachtu, Otto Ernest Remmer. I właśnie tutaj, w Gościszowie, pod Niwnicami, czy dalej pod Nawojowem, ten najmłodszy generał Wehrmachtu dalej wiernie służył Hitlerowi, starając się powstrzymać napór Armii Czerwonej. W dziwny sposób splotły się więc losy tych ludzi. Ci, którzy bywali tutaj, żeby omówić szczegóły zamachu, zapewne nigdy nie spodziewali się, że kiedy będzie ginęła ich upiorna III Rzesza, również w tym samym Gościszowie, w jego okolicach, jedną z dywizji będzie dowodził młody generał Remmer, człowiek, który stał w bardzo poważny sposób na drodze do zrealizowania ich planów.
wewnętrzne starcia wojskowych przeciwników Hitlera z oficerami do końca służalczo popierającymi nazistowskiego wodza nie miały w istocie nic wspólnego ze wzniosłymi ideami, jakie dzisiaj usiłuje się im przypisać. Dopiero w obliczu nieuchronnej klęski ci, którzy wcześniej wiernie stali u boku swego zbrodniczego szefa i ochoczo odbierali z jego rąk awanse i zaszczyty, głównie dla ratowania siebie i zdobytych przywilejów, zamierzali się go ostatecznie pozbyć. I taka była prawda o przyczynach lipcowego zamachu w Wilczym Szańcu.